Faszyści popularyzacji matematyki powtarzają na jej temat najczęściej dwa stwierdzenia. O jej powszechnym zastosowaniu oraz o jej wszechobecności na świecie. Czy matematyka ma praktyczne zastosowanie w życiu? Pewnie nie. W latach 60. profesor X na Uniwersytecie Y, zapytany przez jednego ze studentów, czy jego ulubiona teoria liczb ma jakieś praktyczne zastosowanie, powiedział: na szczęście nie. Kilkanaście lat później teoria liczb okazała się mieć szerokie zastosowanie w kryptografii, to dzisiaj używana jest m.in. przy szyfrowaniu w internecie. Matematyka potrafi być przewrotna. A czy matematyka jest wszędzie? Oczywiście nie. Czy wyobrażacie sobie na przykład występowanie pojęć matematycznych w reklamie telewizyjnej? Dystrybuante rozkładu normalnego, droga rytmu naturalnego. O wykorzystaniu matematyki oraz o jej występowaniu na świecie pewnie nie będzie na tym fałogu za wiele mówione. Za to o anegdotach, takich jak wy wcześniej wspomniane, jak najbardziej. Zapraszam.